uważa inaczej. Cześć, jestem. Dobra. Możemy udać się do podziemi. Obadaliśmy, że tak powiem, gildię złodziei. W ogóle w tej grze czy są szczury, te małe? Jakoś ich nie bardzo widzę. Gdzieś tutaj powinno być w kanałach przejść. Mam swoje zdanie na ten temat. Znasz już nie trzeba mi więcej. Nie trzeba mi więcej. Czy dobrze idę? Kurwa. Wcale nie było tego warte. Nie wiem, gdzie teraz jest to przejście. Nie zmieniło się. Nadal jest tutaj. Nazwiemy sobie odcinek. Gildia złodziei. Szczury, szczury, szczury. Są to jakieś szczury. W tej grze szczurów nie ma chyba. Coś zostało dodane, coś zostało usunięte. Co tu robi? No dobra. Załatwiłem at... Zabiłeś Attilę? Powiem ci coś. Chcę się zobaczyć. Ha! Moim przywódcą. Idź. Nie mamy punktów nauki, bo tak to mógłbym się otwierania zamków nauczyć. Ej, ty! Popatrzcie tylko, kto znalazł do nas drogę. Attila cię nie doceni. Co się tu dzieje? Chcieliśmy twojej śmierci za to, że doniosłeś na jednego z naszych... Jednak twoja obecność tutaj otwiera nowe możliwości. Co chcesz mi zaproponować? Możesz do nas dołączyć. Opowiedz... Ludzie w mieście boją się nas, ale nikt nie zna... Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte. I nikt nie ma do nich... Tak długo, jak nas nie znajdzie... Możesz mi coś powiedzieć? Czemu niby chcesz się o tym... Interesuje mnie. Opuszczając kanał, popłyń w prawo. Tam znajdziesz od... Jeśli do was... Możesz się od nas nauczyć specjalnych... Ale nie będę musiał ukrywać... Nie. Musisz... Jakie są was... Zasada pierwsza. Druga. Nie da... Trzecia. Jeżeli wyciąg... I czwarta. Ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas do... Okej. Co się stanie, jak nie... Po prostu nie daj się złapać. Jak mam dowieść... Dołączysz do nas? Jak mam... Dołącz... Dobra. Świetnie! Będziesz miał okazję dowieść swojej wartości. Czego mogę się... Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem, a ja mogę nauczyć cię. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. Chwila. Chwila. Jak mam do... Ten uparty stary alchemik nie jest mu potrzebny. Udało ci się wejść. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze, ani dla kogo pracujesz. Tu na dole...
Czy ja mam w ogóle klucz? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie mam. Więc muszę wychodzić tędy. Trudno. Od razu, skoro może idziemy już tą drogą, to udamy się tak, jak nam powiedziała, na prawo, jak będziemy płynąć. Tam udamy się do pirata. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. W ten sposób udamy się do pirata. Nowe wyglądają ładniej niż chyba w Gotiku. No tam nie były za ładne. Jest broń jakaś. Ej, są jakieś szczury. Są w tej grze szczury. Dwa szczury mnie zabijają. Jestem strażnikiem miejskim, posiadam jakąś tam broń, zabijają mnie dwa szczury. Serio, muszę tą całą drogę przejść? Jestem bardzo słaby. Ta modyfikacja trochę mnie przerasta. Nie ma tu nic ciekawego. Gra staje się dużo trudniejsza. Dlatego musimy dołożyć wszelakich starań, aby dać sobie z nią radę. Ja wbijam poziomy i tak dalej, ale ja nie widzę, żeby moja postać miała jakiegoś power spike'a. W żadnym razie. Gdzieś tu dwa szczury były. Poziom czwarty. Siła 25. Trochę w dwuręczną poszliśmy. I to tyle. To tyle, co nam się w ogóle udało osiągnąć. No, zdobyłem przed chwilą tam umiejętność wypływania flaków ze zwierzątek. Mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, nie wstępują w szereg strat. Gdzieś tu szczury były. Kurwa, zgubiłem się. Na razie muszę tym przejściem przychodzić. Tutaj są szczury. Kurwa, szczury mnie zagryzą, rozumiecie? Szczury mnie zabiją. Skorzystajmy z łuku może. Wow! Naprawdę mogę strzelać z łuku normalnie? Czego ja się dopiero teraz o tym dowiaduję? Dlaczego ja się dopiero teraz o czymś takim dowiaduję? Czy to bardzo ważne? Informacja.
Szczury za nami płyną. Szczury morskie. Nie popłynęły tak daleko. Ej, ale zobaczmy to. Jest dosyć toporne to strzelanie. Musimy kliknąć Ctrl. W ogóle tylko drugie było to dużo lepiej zrobione, ale nie, no ogólnie propsy także coś takiego jest tutaj. Kiełbaskę zjadłem. No, nareszcie jest! Chwileczkę! Gdzie jest Baltra? Baltra? Myślisz, że... Przecież mówiłem! Wygląda na to, że ten przeklęty... Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz... Kim jest? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli... Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie! Jestem najbardziej poszukiwanym w Korinis przez te... Musiałeś o tym... No tak. Naprawdę? Niech to diabli! Właśnie za całe szczęście, że te... Chwila! Chyba nie przysz... To byłby twój ostatni błąd w życiu. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się na... Nie jest to rzecz, o której chciałbym mówić jakiemuś typkowi ze straży. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie... Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego... Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi... Co? A niech toż! Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie. Woziliśmy już wiele towarów. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. My ich tylko przewo... Okej. Co to za... Bandyci! A kto inny? I działają nie tylko w pobliżu... Bandyci mówią mi... Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? Nie mogę sobie... Ale mogę ci powiedzieć... Masz przy sobie Nie. W takim razie chyba muszę ci Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar. Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na W niej znajdziesz tego... O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z... Dokąd zawozić? Już mówiłem, że nie wyjawię ci połowy. W porządku. O, ryby są. Zbierzmy sobie te ryby. No, także dużo rzeczy się tu wyjaśniło. Oczywiście ja to znam na pamięć, więc dla mnie to nie jest żadna nowina i tak dalej, i tak dalej. Myślę, czy w międzyczasie, jak będę grał w tego Gothica, nie grać jeszcze w coś innego. Żeby się, że tak powiem, nie zanudzić. W sensie... Cieszy mnie wszystko, co jest związane z tą modyfikacją. Sama fabuła Gothica jednak jest dla mnie już znana. I to bardzo dobrze znana. Także będziemy sobie po prostu robić jakieś tam sesje. Gothicowe. I kiedyś to ukończymy. Chociaż powiem szczerze, że przyjemnie mi się po 5 latach gra w tą grę. Jeszcze na zboostowanych ustawieniach. Dużo bardziej profesjonalnie w naszym wydaniu by wyglądało. Wyglądałby gameplay, który nie byłby oparty na tej modyfikacji, ale na pewno ładniejszy. Bo idzie nam czasem naprawdę słabo. Jeśli chodzi o rozwój naszej postaci, to jest najlepszy na to dowód. Wiecie co? Uważam, że powinienem udać się na farmę Onara w końcu. Nie było nas tam jeszcze, więc...
Warto by było tam zawitać. Ten miecz w ogóle ja mam jeszcze od Xerdasa. Z tego. Zwierzę. Zróbmy to zadanie z bagiennym zielem. Tylko zastanawiam się, gdzie ten jest, gdzie jest portowy magazyn, gdzie to trzymają. Tutaj tych miejsc jest dosyć sporo. Tego nie da się otworzyć. Kosz. Piła. Wartość 90? Tutaj jest. Ej, kim jesteś? To nie twoja sprawa. Szefem? Magazyn jest pod moim nadzorem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Teraz. Naprawdę? Ej, kim to nie... Szefa? Maga... Coś nam krytyki nie siadają. Jemu zaś owszem. Boże, czemu jestem taki słaby w tej grze? Czemu jestem taki słaby? Kim jest? To nie twój szef. Magazyn. Jestem strasznie słaby. No kurwa, on mnie na hita ma. On mnie ma napieprzonego hita. Spierdalam stąd. Idziemy się najeść. Boże, najeść. Idziemy się przespać. I zaraz wypieprzamy stąd. Bo mnie tutaj nic naprawdę dobrego nie czeka. Nie wiedziałeś. To rzeczywiście prawda. Fanty są. Warto by było nauczyć się otwierania zamku. Otwieranie zamków też mnie nie przy... Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie przybliży mnie do ekspienia szybszego. Jest wolne łóżko. Zjedzmy coś. Możemy z tego wiadra z wodą skorzystać. O, beczki z wodą, przepraszam.
Jeszcze jedna kiełbasa poszła w ruch. I wszystkie potrzeby zaspokojone. Dobra, spieprzamy stąd. Masakra będzie z tym żarciem. Musiał ciągle o to dbać. Dobra, pozdobywamy sobie trochę mięsa, bo nie mamy żadnego. Kurwa, my nie dajemy rady z jednym nawet tym. Z jednym szczurem nie dajemy rady. A co tu mówić o czymś mocniejszym? O, ten nas zaczepi. Milka. Hej, czek... To nie twoje. Skoro tak... Idziemy przez świat Gotika trzeciego. Zbierajmy te grzybki też. Nie wiadomo, czy nie będą nam potrzebne. Myślę, że mogą być nam potrzebne. Gorzej, jeśli będą zadania, gdzie potrzebujemy jakichś rzeczy spożywczych, bo my sami potrzebujemy je jeść teraz. Jesteśmy strażnikiem, mamy pancerz. Nie dajemy rady z wilkiem, czajcie to? Nie dajemy rady z wilkiem. Nie dajemy rady z wilkiem, nie dajemy rady z wilkiem. Nie dajemy rady z wilkiem. Dziewięćdziesiątek spoza niego. Czy ja mogę jakoś lepiej rozdysponować tą walkę? No jak ja mam z każdego tracić tyle? Bardzo dużo traci. No i moim zdaniem zbyt dużo. Dziwne ruchy mają. Ale też da się je przewidzieć. Ale nie, bardzo fajna animacja. Bardzo fajna. Przed chwilą mówisz dziwne, teraz tam. Nieważne. Będzie jeszcze coś tutaj? Użyjmy sobie mikstury. Ale 90 expo to nie jest mało. To zanim ja w ogóle osiągnę jakąś normalną użyteczność w walce, to ja nie wiem, ile będę musiał takich zabić. Gdzie ja jeszcze? Nie mogę sobie spać ciągle i spać. Nawet gildię mam, bo myślałem, no, a co by się stało, kiedy ja bym tej gildii nie miał i bym nie miał takiego pancerza. Idzie dwóch na mnie. Z dwoma nie mam szans, najmniejszych. Dwa szczury nie mam szans. Kurwa, dwa szczury nie mam szans.
Z jednym może sobie i damy radę. Pięćdziesiąt eksposerów. Ciężki ten gotik. Jeśli ja bym chciał na przykład najemnikiem zostać, to musiał tutaj przecież przejść. Najważniejsze jest to, że ja przecież jeszcze na początku gry walczyłem z goblinami. Teraz już nagle nie dajemy rady? Na nic? Co? Co tu się stało? Czemu był spadający szczur lądowy? Wcześniej był szczur morski, teraz lądowy. No, zeskoczył chyba z góry. I on to musi zeskoczyć. Mam nadzieję, że na żadnego dzika tu nie trafię. Tu goblin na lewo powinien być. Jednak nie. Ale one dziwne ruchy robią, w sensie mało przewidywalne. Z tego co mi się wydaje, to tego muszę przeczytać zaraz w changelogu, że w tej modyfikacji nie można ruszać się. Nie może ruszać się. Używać tabliczek. I tych języków. No oj, tak to jest. Ale zachowuje się bardziej jak wilk, szczerze. A mnie jak robokomputerowy pies. Tak. Walczysz z wilkiem. Walcz z wilkiem. Do poziomu jeszcze długa droga. Żebym Hagenowi tu ten list zaniósł. Pierdolę to. Ostatnia próba, jeśli mi się nie uda, to chyba płaczę. I wracam do miasta w następnym odcinku.
Będę próbował wbijać poziomy. Kurwa!